Kilka dni temu zakończyło się głosowanie mieszkańców na projekty zgromadzone w programie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego 2020. Wygląda na to, że coraz chętniej i odważniej wypowiadamy się w sprawach dotyczących wydatkowania tego niemałego budżetu. Myślę, że z pełną odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że będzie to rekordowe, jeżeli chodzi o liczbę głosów. Głosowanie w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Suwałkach od razu przystąpili do zliczania głosów. Jest ich ponad 10 tysięcy, dokładnie na razie jeszcze ile nie chcę zdradzać. Zatem liczenie trwa. Potrwa ono do 22 listopada. I 25 listopada oficjalnie zaprezentujemy wyniki i pokażemy, które projekty będą zrealizowane w przyszłym roku w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego. Ogółem mieszkańcom przedłożono do wyboru 24 zweryfikowane projekty przygotowane przez obywateli Suwałk. 6 z nich to tak zwane duże inwestycje o wartości od 600 do 800 tysięcy złotych. Z nich 2 wskazane przez Suwałczan trafią do realizacji. W głosowaniu ocenie poddano też 11 małych projektów, których koszt realizacji zamyka się w granicy 100 tysięcy złotych. Ostatnia kategoria to projekty kulturalne i społeczne, na realizację których pomysłodawcy mogą otrzymać do 20 tysięcy. Łączny budżet programu to 2 miliony 600 tysięcy złotych. Szacunkowo będą to 2 projekty z kategorii dużych projektów, 5 projektów z kategorii projektów małych i 5 projektów z kategorii projektów społecznych. Suwalski Budżet Obywatelski realizowany jest w naszym mieście od 2014 roku. Do tej pory mieszkańcy Suwałk zadysponowali kwotą 12 milionów 200 tysięcy złotych. Na przyszły 2020 rok zaplanowano zwydatkowanie kwoty 2 milionów 600 tysięcy.